Kraptularz, czyli spraw przednowochódzkich opisanie, to projekt składający się z wystawy wraz z filmami oraz z cyklu oprowadzań, zwiedzania różnych obiektów historycznych z dziedzictwa, które powstało tutaj przed 1949 rokiem. W ramach tego projektu można zobaczyć multimedialną wystawę plenerową opatrzoną QR-kodami, w której znajdziecie Państwo bardzo ciekawe filmy obrazujące życie codzienne tutaj, architekturę, historię sprzed 1949 roku. Reconstruitur in celis, vivis et lapidibus, angelis per coronata. Opactwo ojców cysterców w Mogile przygotowuje się do wielkiego swego jubileuszu 800-lecia istnienia i działalności. W roku 1222 biskup krakowski Iwo Odrowąż sprowadził cystersów do podkrakowskiej mogiły. Dzięki hojności fundatora i gorliwej pracy mnichów cysterskich zbudowano u stóp legendarnego kopca Wandy opactwo, które istnieje i działa do dnia dzisiejszego. W 1787 roku, tuż za wsią Łuczanowice, Marcjan Żeleński założył cmentarz ewangelicki. Jest to tym ważniejsza wiadomość, że cmentarz ten należy do najstarszych nekropolii w Krakowie, a przy tym jest jedynym w pełni ewangelickim cmentarzem w naszym mieście. Na cmentarzu wyróżnia się charakterystyczny kurhan z obeliskiem, na którym znajdziemy chociażby herb Ciołek. Cmentarzem opiekuje się gmina ewangelicka w Krakowie i rokrocznie, jesienią, organizowane są tutaj nabożeństwa ekumeniczne. Czyżyny to niegdyś była wioska leżąca niedaleko Krakowa. Pomiędzy Rakowicami a Czyżynami znajdowało się rozległe błonie, gdzie na przykład w średniowieczu obozował oblegający Kraków cesarz Jan Luksemburski, a w XVIII wieku szlachta polska witała tutaj Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zasadniczo jednak tereny te służyły jako pole ćwiczeń kawalerii. Pod koniec XIX wieku także tutaj zaczęto puszczać balony. Zaś w roku 1912 powstało wojskowe lotnisko. Znajdujemy się na terenie zespołu dworsko-parkowego w Krakowie-Branicach. Teren ten przez szereg wieków pełnił funkcję gniazda rodowego kolejnych szlacheckich rodów branickich, badenich czy starzewskich. Najciekawszym obiektem wchodzącym w skład tego zespołu jest stary dwór branickich, zwany do dzisiejszego dnia lamusem. Dwór ten powstał zapewne pod koniec wieku XVI, czy też na początku wieku XVII, na zlecenie Jana Branickiego. Miał on zaspokoić jego rycerską próżność i rycerską potrzebę zaznaczenia w terenie obecności wieży mieszkalno-obronnej, reprezentacyjnej, będącej jeszcze w pełni reminiscencją średniowiecznych wież obronnych rycerskich. Jesteśmy pod kościołem parafialnym w Pleszowie, który pochodzi z początku XIX wieku
Jego powstanie było inicjatywą ówczesnych właścicieli Pleszowa, książąt Czartoryskich, którzy zatrudnili do stworzenia projektów świątyni księdza Sebastiana Sierakowskiego. Około 1806 roku świątynia była już gotowa. Jeśli chodzi o wyposażenie kościoła, to ono pojawiło się w czasach, kiedy właścicielem Pleszowa była już inna osoba, Wincenty Antoni Kirchmajer, który wykorzystał fakt, że w latach 30. likwidowano kościół Wszystkich Świętych w centrum Krakowa, no i postanowił, żeby przynajmniej część wyposażenia tamtej świątyni trafiła tutaj pod Kraków na tereny obecnie i Nowej Huty. W ramach tego projektu przygotowaliśmy również katalog wystawy oraz cały cykl działań edukacyjnych, oprowadzań, spacerów historycznych. Będziemy pokazywać różne obiekty o niebywałych walorach historycznych. Na sam koniec coś dla najmłodszych, czyli mobilna lekcja edukacyjna pod tytułem Skrzynia pełna skarbów dla uczniów klas 03 Nowochódzkich Podstawówek.